zdominowanie wizualnością zmienia o obserwacji świata na pewne bodźce, które są być może bardziej dostępne, może szybsze, atrakcyjniejsze, ale ucho wciąż jest takim rodzajem zagadki w momencie, kiedy rzeczywiście dochodzi do takiego procesu słuchania. Zdarza się coś takiego trudnego do opisania, związanego, ja bym powiedział, z taką synchronizacją. Może te spektrogramy dużo mówią, że mamy oto dowód wizualny, że pewne relacje między dźwiękami tworzą coś na kształt porządku albo harmonii, że świat jest w pewnym sensie zestrojony i robiąc bardzo dużo w takim kierunku, aby go rozstroić przez działania antropocentryczne, przez rozwój technologii, przez te wszystkie rezultaty też dźwiękowe, mam na myśli tu ruch samochodowy, wzmożony hałas, różnego rodzaju aspekty. Zagłuszamy w wielu momentach te relacje dźwiękowe. Bardzo trudno usłyszeć echo w mieście. Trzeba czasami wstać w środku nocy, żeby usłyszeć, jak pracuje architektura. Czyli w pewnym sensie miasto też nie jest tym tylko miastem, które tu i teraz widzimy i słyszymy. Żeby dotrzeć do tej warstwy dźwiękowej, musimy znaleźć odpowiedni moment, żeby ono wyszło na plan pierwszy, dosłownie na chwilę. I to może jest też takie pociągające. I to, co mnie fascynuje tak naprawdę w tym zjawisku, w tym takim przeskoku, że przez nagranie możemy dotykać trochę innej obecności, innej też rzeczywistości danego miejsca. Kurka, Nowy Park, w stronę Świerczyńskiego. Zawadzkiego, przejście. Nowy Park. Pod mostem Szymlarski. Świerszcze pod Bocianami. Pod mostem Szymlarski. Świętego Jerzego, tutaj jeden. Topliczka Szymlarskiego. Nagrania terenowe mają według mnie tak dużą zaletę, że nie wiadomo tak naprawdę skąd wynika, znaczy wiadomo i nie wiadomo. Mam na myśli to, że nie wiadomo, gdzie jest geneza tego gatunku. O ile łatwo jest skodyfikować jakieś kierunki muzyczne, specjalnie mówię o tej takiej izolacji, o tyle nagrania terenowe są zarówno związane z literaturą, a więc z zapisem, z pismem, jak i po wynalazku Edisona z nagraniem, jakby z odtworzeniem tego, uchwyceniem jakiegoś momentu. Można w przybliżeniu posłużyć się takim porównaniem, że jest to w pewnym sensie kadrowanie. I na tym styku, wydaje mi się, dzieją się najbardziej interesujące rzeczy. Że z jednej strony nagranie i w ogóle praca z nagraniami terenowymi może uchwycić, nazwijmy to, teraźniejszość, ale przez nagranie może otworzyć pogłębione myślenie o miejscu. To znaczy możemy nagrywać tereny po wydarzeniach, tereny po architekturze, po historii związanej z lokalnością jakiegoś miejsca na ziemi, a przez analizę, przez studiowanie map, jakichś kontekstów, zdjęć, tekstów, wchodzimy w pewnym sensie w głąb, badamy tą topografię, metaforycznie rzecz biorąc, dźwiękową. W przypadku naszego projektu w Sejnach zaproponowałem poszukiwanie soundmarków, przy czym ta kwalifikacja soundmarku może mieć bardzo różne oblicze. To może być coś bardzo drobnego, co związane jest z dźwiękową teraźniejszością czy tożsamością miejsca. I to mogą być drobne rzeczy, jak choćby wczoraj nagrywane pompy z wodą pitną, które być może za chwilę znikną. Czyli nie używamy jakiegoś potężnego kwantyfikatora związanego A z historią, B z religią, C z tożsamością,
nagranie terenowe ma taką możliwość, że schodzi trochę bliżej ziemi, że zaczyna przez analizę, obserwację miejsca, nanosisz przeszłość na teraźniejszość. Na tkankę teraźniejszości nakładasz warstwę trochę palimpsestowo starej mapy i takimi oczami i takimi uszami spoglądasz na rzeczywistość. I trochę o to mi chodziło, o taki rodzaj gry też z własnym umysłem, że okej, znamy miejsce, znamy otoczenie, ale spójrzmy z zupełnie innej perspektywy na to, na przykład na to, czego już nie ma. Wszystkie te elementy niosą w sobie pewien rodzaj właśnie takiego śladu dźwiękowego, że jeżeli ktoś pamięta jakiś rodzaj dźwięku związanego na przykład z brukiem i związanego z zupełnie innym transportem, a później po latach przyjeżdża i już jest w innym procesie, innym momencie technologicznym, wszystko się zmieniło, ta świadomość miejsca jest związana już tylko z umysłem, z jego pamięcią. To jest jakby taki rodzaj odtwarzania archiwum, prywatnego archiwum dźwiękowego. Nagrywający field recorder trochę jest jak skryba. Charakter pisma nie jest neutralny. I ustawianie mikrofonów również nie jest neutralne, ale proces wdrażania, proces wchodzenia w tkankę, próba obserwacji, oddania nagrania jest właśnie takim rodzajem znaku, że sposób myślenia, słyszenia, wrażliwości przekazywany jest przez rodzaj nagrania, jakie dokonuje dana osoba. Bardzo trudno jest oddać później za pomocą zapisu ten sam proces, prawda? Trudno jest opowiedzieć komuś o tym, co słyszało się. Wydaje mi się, że rzeczywiście ten podwójny przebieg realizacji nagrania, nazwijmy to umownie dokumentem, oraz procesu, który odbywa się w trakcie słuchania wewnątrz i przez ucho i układ nerwowy środkowy, to, że wchodzimy w pewien rodzaj jednak dialogu z przestrzenią, że mamy na pewien czas, na jakąś chwilę pogłębioną świadomość obecności, ale też obecności nie tylko własnej, ale też ruchu, dynamiki tego w obrębie całego świata tak naprawdę, że uczestniczymy, zestrajamy się przez słuchanie. Być może chodzi o to, że słuchanie jest takim elementem, patrząc na to kulturowo, że i religijnie, że na przykład, że ucho jest tym zmysłem, które odpowiadało w dawnych, zamierzchłych czasach za kontakt z wyższą istotą, tak? Że było związane z rodzajem metafizyki. Tak na potrzeby mówienia o tym, co robię, jeżeli chodzi o field recording, może trochę przypadkowo zacząłem powtarzać to, że nagrywam w taki reportażowy sposób. I to trochę bardziej się wiąże z tym, że zwykle nagrywam podczas jakiejś podróży, dużo chodzimy i raczej nie jestem tym rekordystą, który rozstawia mikrofony w dziczy i siedzi przez 24 godziny w namiocie z mnóstwem sprzętu. Staram się mieć jak najbardziej mobilny zestaw i po prostu gotowy do użycia w każdej chwili, żebym mógł wyciągnąć to, szybko coś nagrać i iść dalej.
nagrywam też rzeczy jakieś bardziej planowane. Jeżeli nagrywam przyrodę, no to łatwiej jest wtedy rozstawić statyw, jakiś duży mikrofon z osłoną przeciwwieczną, więc tak też robię, ale jednak duża część to jest po prostu używanie no, takich miniaturowych mikrofonów, małego rejestratora gdzieś w jakichś miastach, różnych dziwnych miejscach. Więc to jest jakiś sposób, w który to rejestruję trochę technicznie, który narzuca jakieś też myślenie trochę dla mnie o tym, jak to wygląda, ale to, co chcę powiedzieć, to, że to nie prowadzi tak naprawdę do jednego celu. To nie jest tak, że jeżeli te nagrania w ten sposób, ten reportażowy sposób wykonuję, to potem z tego powstaje taki stricte dokument, bo z albumów, które złożyłem z nagrań terenowych, są takie, które rzeczywiście są próbą jakiegoś dokumentu, może bardziej na zasadzie jakiegoś dziennika, też takiego trochę osobistego, ale jednak staram się przekazać jakąś, trudno mówić o obiektywnej prawdzie, ale staram się unikać po prostu jakiegoś takiego autorskiego zabarwienia tego. Wydaje mi się, że rzadko się udaje to uchwycić coś takiego, co dla mnie jest jakimś sednem takiego soundscape'u, gdzie wszystkie elementy zaczynają tworzyć całość, zwłaszcza w przypadku miejskich nagrań, gdzie dużo jest po prostu sygnałów, które są dla nas informacjami. Jeżeli ktoś mówi i zaczynamy rozumieć to, co on mówi, to skupiamy się po prostu na treści, nie na dźwięku. I to było nagranie w niedzielę przed kościołem zrobione, było w trakcie mszy. I udało mi się ustawić mikrofon w takim miejscu, gdzie słychać głos tego księdza, który tam prowadzi jakieś kazanie, ale słuchać po prostu barwę, ton, pojedyncze jakieś słowa, więc nie słyszymy tej treści. Z drugiej strony przejeżdżają samochody, z nich słychać jakąś muzykę w pewnym momencie, przejeżdża jakaś karetka, gdzieś tam z tyłu są w tle te gawrony. Przy okazji przyjechałem, żeby robić mapę dźwiękową Sejn i wydało mi się, że to jest coś, co chwyta właśnie jakiś taki specyficzny charakter tego miejsca, w jakimś wyrywku oczywiście, bo no, daleki jestem od powiedzenia, ej, tutaj macie te 4 minuty, które są obrazem, bo nie, właśnie też jak udało mi się zrobić takie nagranie, to też od razu zaczynam myśleć, okej, to pójdźmy gdzieś, gdzie nagram coś, co będzie trochę przeciwieństwem tego. Trochę mam taką obsesję, że jeżeli coś uda mi się nagrać w jakimś miejscu, co jest atrakcyjne dla mnie, i to powiedzieć sobie, okej, spokojnie, teraz zobaczmy, czy nie ma czegoś, co jest tak naprawdę w opozycji do tego. I jeżeli chcę komuś pokazać to miejsce, no to będę w miarę szczery i pokażę jakiś szerszy obraz.
Ja, kiedy otrzymałem sprzęt, to jak chyba większość osób, byłem bardzo tym zafascynowany i bardzo wydawało mi się, że ten sprzęt bardzo wiele wnosi do mojego słuchania i myślenia o środowisku dźwiękowym. I pewnie tak jest, ponieważ no, jest to rodzaj takiego narzędzia, które wyostrza, przybliża, powiększa, uwydatnia, no, jest rodzajem, prawda, takiego laboratoryjnego spojrzenia na środowisko dźwiękowe. Jest to dobre, jest to wartościowe, ma to swoje zalety, ale teraz już po iluś tam latach, kilkunastu co najmniej latach pracy ze sprzętem, jestem pewien tego, że na pewno nie będę wykorzystywał tylko nagrań jako jedynego środka badań. Nagrania są potrzebne do analizy, do takiego pogłębionego słuchania. No i przede wszystkim to, co nam dają nagrania i to jest bezcenne, no to jest możliwość archiwizowania środowiska dźwiękowego, zapisywania tego środowiska w taki możliwie najbardziej dokładny sposób i to z pewnością będą cenne materiały. Już są i szybko stają się materiałami takimi historycznymi, no bo jak wiadomo, to środowisko się zmienia. Natomiast to, co jest tutaj takim niedostatkiem sprzętu, to jednak to, że no to jest sytuacja trochę sztuczna, a nawet bardzo sztuczna. Sztuczne jest to, że podczas nagrywania zachowujemy się no, zazwyczaj nie tak jak normalnie, że sprzęt nas jakoś obciąża, krępuje, no i że przede wszystkim ten sprzęt słucha inaczej i wychwytuje te dźwięki inaczej niż robimy to naszymi uszami. Więc to, co nas czy mnie interesuje, no to ta kwestia recepcji, odbioru środowiska dźwiękowego przez człowieka. No i żeby to zbadać, to trzeba po prostu być tym człowiekiem w środowisku dźwiękowym. Ale jeszcze bardzo ważnym dla mnie, dla mojej pracy, takim aspektem no właśnie badawczego podejścia do środowiska dźwiękowego są rozmowy z ludźmi. Rozmowy w formie wywiadów właśnie i tutaj wtedy wychodzi ten efekt człowieka, który nie jest świadomy. Często jest zupełnie, nie interesuje się tym środowiskiem dźwiękowym, ale jednak coś słyszy i czegoś słucha. No, tak jak nawet tutaj właśnie te wywiady, które prowadzicie z mieszkańcami Sejn, one nie są nastawione na środowisko dźwiękowe, ale także w takich rozmowach, gdy ludzie opowiadają o swoim życiu, o swojej historii, często odwołują się do dźwięków i się wtedy może okazać, czy okazuje się, jak te dźwięki są dla nich powiedzmy istotne w ich życiu, jakie dźwięki ich interesują. Więc to są wszystko te także takie jakieś takie skrawki, wycinki zdarzeń, które interesują mnie w mojej pracy badawczej. Kiedyś przyjechał taki jasnokawowy samochód.
taki piękny, no taki niewidziany nigdzie, taki no, prawdziwy, duży, piękny samochód. W tym kawowym samochodzie siedziało czterech kawowych panów. Mieli skórę koloru kawowego. No i przyjechali, bo im samochód nie chciał zapalić. Pan go chce żyć. Nie wiedział za bardzo, co to zrobić. Dźwięk powoduje, że ruszasz wyobraźnię dużo bardziej. To jest jakiś taki zmysł, który nie jest bezpośredni, który nie jest tak jak obraz bezpośredni. Dźwięk powoduje, że musisz się bardziej skupić, musisz bardziej, jesteś bardziej z tym, właśnie tak jak w książce. Nie, musisz ograniczyć jakby swoją percepcję rzeczywistości dzisiejszej, w związku z tym wpadasz w ten taki stan bardziej, taki stan jakby czegoś z głowy, ze środka, nie? Z wewnątrz. W związku z tym dużo łatwiej ci jest przywoływać takie stany jak sen, jak jakiś strach, jak jakieś wspomnienia. Sara Szymańska. Jestem człowiekiem, który słyszy. Słyszy, bardzo dużo słyszy i słyszę też dużo noise'u i słyszę też dużo zanieczyszczenia dźwiękiem. Bardzo dużo. Ostatnio mnie to bardzo, tak jakoś aż mnie zadziwia, że nie mogę znaleźć w Polsce, to w ogóle nie ma szans, żeby znaleźć miejsce na nagranie powyżej 3 minut bez śladu człowieka. Tam, bez jakiegoś takiego noizu miasta w oddali, czy autostrady, czy samolotu, czy nawet krzyczących ludzi gdzieś bardzo daleko. I tak sobie buduję utwory. To jest generalnie moja technika komponowania, nie? Czyli mogę robić różne dziwne rzeczy. Mogę robić takie bardziej rytmiczne dla ludzi, w ogóle żeby tańczyli, mogę coś. A mogę robić rzeczy naprawdę dziwne. Po prostu taki już odjechany, tak jakby ktoś miał, no, jakiś był szalony. Jeśli tylko słuchasz, tak jak my słuchamy, jak dźwiękowcy słuchają, czyli słuchasz dużo głośniej niż człowiek słucha, czyli słuchasz jak zwierzę, to sobie uświadamiasz, że no, po prostu jesteśmy naprawdę panami tej ziemi i w ogóle się tak bardzo rozsiedliśmy w tym fotelu. Nie ma umiaru w tym, znaczy nie ma kontroli po prostu. Jest we mnie taki, bym powiedział, trochę taki no, zdziwienie, ale też takie politowanie trochę do tego, nie? Że jak gdyby widzisz obrazek, który jest pięknym jeziorem z drzewami, odbija się światło w tym jeziorze i to jest takie właśnie, bo to jest jakby park krajobrazowy jeszcze często, więc te rzeczy są przepiękne jak gdyby w obrazku, natomiast dźwięk jest do wyrzucenia po prostu, no. Dźwięk jest do wyrzucenia, tam nie ma nic. Mm-hmm.
Oh, please photograph. Nagrania terenowe to jest dla mnie przede wszystkim wyjście ze studia jakieś, nie? Czyli to jest jakieś wyjście w teren, jakby samo nagranie. To jest poszukiwanie po prostu, nagrywanie tego, co jest za stanem. Czyli nagranie to jest jakiś taki stan takiego kolekcjonowania rzeczy. Głównie nagrywam, i zawsze tak było, głównie nagrywam w celu udźwiękowienia filmów. I z tego idzie ciekawość, nie? No bo to są rzeczy, które pasują do obrazka, pasują do historii, są tożsame z miejscem, w którym się znaleźliśmy, ale więc to jest do zrobienia, to jest techniczna rzecz, po prostu trzeba to zrobić. Im ciekawsze będzie oczywiście, tym fajniej, więc dużo w tym jest takiej wrażliwości po prostu na dźwięk, słuchania, co się dzieje i prób. I szukania. No to jest tam, gdzie skierujesz mikrofon, gdzie go postawisz, po jakiej porze, co ci interesuje. Więc jak gdyby to jest ta kreatywna część, która przechodzi szybko w moment samego słuchania. No i samo słuchanie to już jest zupełnie inna rzecz. To jest jak uczestniczenie w medytacji, w koncercie. Nie wiesz, co się wydarzy, więc tam jest dużo takich rzeczy, które się pojawiają, zaskakują, coś musisz zapamiętać, słuchasz po prostu, co się wydarza i to jest jakby moment, kiedy się zatrzymuje świat, ja mam na to czas, muszę nagrać te 3 minuty co najmniej, więc jestem tam, dużo rzeczy przeszkadza, więc też trzeba sobie wyobrazić, co będzie do wycięcia. Ale bardzo szybko te techniczne rzeczy już masz przeprocesowane i zostaje tylko słuchanie, czyli ten taki moment ciszy po prostu, nie? Kiedy możesz sobie zamilknąć i zostać ze swoimi myślami. Tworzenie jakichś takich dźwiękowych map miejsca przede wszystkim uczy, czy sprawia, że w zupełny sposób jest przeformatowane nasze myślenie o przestrzeni, o miejscu, w którym jesteśmy. Ponieważ na dobrą sprawę nie ma żadnego skutecznego przewodnika danego miejsca, który pozwoliłby nam ogarnąć jakieś rzeczy pod względem dźwiękowym. Oczywiście możemy zerknąć na mapę topograficzną i ona jest w jakiś tam sposób jakąś referencją do tego, co w danym miejscu może się znajdować, ale doświadczenie uczy mnie, że do tego typu rzeczy należy podchodzić z dużą elastycznością, bo rzeczywistość jest dużo bardziej zaskakująca, zwłaszcza gdy nie zrobimy jakiegoś rekonesansu, więc zawsze przyjeżdżając gdzieś trzeba być właśnie otwartym, chłonąć przestrzeń, być otwartym na doświadczenia i przede wszystkim zwracać uwagę na miejsca, które nazwalibyśmy takimi miejscami przechodnimi. W przyrodzie nazywamy je bardzo często ekotonami, czyli miejscami, gdzie jedna nisza ekologiczna przeradza się w drugą. I w ten sam sposób można przełożyć to pojęcie na takie środowisko miejskie, wiejskie, przestrzenie, w których przenika się, powiedzmy,
aktywność ludzka czy przyrodnicza i tak dalej, i tak dalej. Miejsca, które są w jakiś tam sposób nieoczywiste, miejsca, które nie są tak jednoznacznie ustawione w jakiejś tam kapitalistycznej sieci zależności, wymiany władzy i podporządkowania, tylko miejsca, które na przykład mogą być jakieś rudymentarne, pozostawione same sobie, bo to są przestrzenie, które bardzo często pod względem dźwiękowym są po prostu ciekawe, w których następuje zderzenie takich elementów audiosfery, których nie moglibyśmy usłyszeć w żadnym innym miejscu. Gdy chcielibyśmy w jakiś sposób powiązać nagrania terenowe z pamięcią o rzeczach, których już nie ma, taką pamięcią historyczną, pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, jest nagranie tych rzeczy, których nie ma. Tak? Czasem nieobecność dźwięków jest tak samo istotna i ważna jak ich obecność. To jest właśnie dźwięk pustych przestrzeni, w których kiedyś byli ludzie, teraz ich nie ma. Jest to dźwięk miejsc, w których ludzie podejmowali swoje codzienne aktywności, a gdzie po prostu tych aktywności nie ma, bo zabrakło ludzi. Domeną nagrań terenowych jest czas przede wszystkim. Nagrania terenowe czy dźwięk w ogóle wybrzmiewa nie tylko w przestrzeni, ale przede wszystkim w czasie. Jeśli dźwięk nie zostanie w jakiś tam sposób nagrany, a potem odtworzony, no to on istnieje w momencie, kiedy wybrzmiewa, tak? Więc w tym wymiarze na pewno nagrywanie tych dźwięków jest rzeczą przepełnioną jakąś takim egzystencjalnym smutkiem, melancholią, ale warto to robić, by przypominać o tym, że nawet jeśli nagramy coś pozornie nieważnego, taki jak właśnie brak czegoś, no to jednak to będzie nam przypominał ta pustka, uwzględnienie tej pustki w twórczości, również w nagraniach terenowych, służy temu, żeby nam o tym wszystkim przypominać. Ja pracuję z dźwiękiem, więc dla mnie miejsce to jest część, powiedzmy, taka techniczno-akustyczna, czyli sprawy związane z fizyką propagacji dźwięku, z pogłosami, echem, tłem i to jest jeden element, a drugi to jest jakiś element jakby znaczeń, element historii, czy element kontekstu, więc fajnie jak te dwa aspekty gdzieś się zbiegają i można jakby w dźwięku i w jego charakterystyce
próbować znaleźć te elementy znaczące. I to są takie najciekawsze synergie, które dzięki którym można jakąś treść i jakiegoś ducha, miejsca, czy jakąś o nim opowieść próbować zawrzeć w czymś innym niż słowie i takiej werbalnej deskrypcji. I tutaj powiedzmy tym łącznikiem bezpośrednim jest akustyka, echo, pogłos, ściana taka, nie inna, jej twardość i jest to jakby jasna tożsamość. Tak? Możemy zarejestrować impuls echa, dajmy na to tej synagogi sejneńskiej i to jest jej tożsamość jakby odbita w dźwięku i niepowtarzalna prawdopodobnie, bo to jest tak precyzyjna reakcja na dźwięk wynikająca z konkretnej struktury wielkości budynku, charakteru materiału, z którego jest zbudowany i tak dalej. Tak? Czyli mamy taki cień, powidok okoliczności, które promieniują i otulają bieżącą naszą działalność poprzez historię, poprzez inne działania. To nie jest tylko koncert, to nigdy nie jest tylko koncert, to nigdy nie jest tylko spotkanie. Zawsze to dzieje się w jakiejś tradycji, w jakiejś spuściźnie, w jakimś kontekście, czy to synagogi, czy w ogóle miejsca. No ta synagoga jest jakby naszym tutaj takim prostym modelem, ale to jest, myślę, uniwersalna prawda o każdym miejscu. Każde miejsce ma tę prawdę w sobie, tylko nie o każdym miejscu tę prawdę znamy.